Mikrofon jest, będzie dobrze. Dzień dobry panie i panowie, Paweł z tej strony. Jestem właśnie na lotnisku w Sydney. Nie złożyli mi jeszcze bramki, będzie twarda za pół godziny, więc wyszedłem na zewnątrz jeszcze nabrać trochę temperatury, bo jest naprawdę przyjemnie. Jest... Gdzie jest zegar? 32 stopnie. No, więc miło. Aż za gorąco trochę, no ale co zrobimy? A pobiegać i to nie jest przyjemne tak przez pierwsze kilka dni, no ale wracamy do zimnej Nowej Zelandii dzisiaj, więc super jest. Ale żeby nie marnować czasu, porozmawiamy o tym, co od dłuższego czasu już miałem nagrać, czyli o tym, jak, skąd brać plany treningowe. Pytacie o to cały czas, sorry w ogóle za okolicę, ale teraz pokażę wam na szybko. Jesteśmy na lotnisku i jak się tylko wychylę, to zajebiście wieje. Może tu przestawię chwilę, o. Dobra, będę mówił do mikrofonu, żeby nie było jak ostatnim razem, że mnie w ogóle nie słychać. Skąd brać plany treningowe? Pytacie o to cały czas, pytacie o darmowe plany treningowe, pytacie o płatne plany treningowe. Kilku z was prowadzę czasami, jeśli chodzi o plany już takie bardziej spersonalizowane pod daną osobę. No więc właśnie, skąd je brać? Przede wszystkim musimy podzielić sobie naszych zawodników chętnych na plany na kilka grup. Zupełnie początkujących, którzy nie wiedzą w ogóle o co chodzi. Osoby, które coś tam trenują, ale nie miały styczności ze strukturą treningu. I osoby zaawansowane, które potrzebują konkretnej pomocy, bo wiedzą czego chcą. Jeżeli chodzi o osoby początkujące, jeżeli w ogóle zaczynamy, w ogóle nie umiemy pływać, nie umiemy biegać, są bardzo fajne dwa darmowe programy, które się nazywają Coach to 5K, to jest, czyli z kanapy do 5 km, coach, kanapa albo trener, w zależności jak to dokładnie wypowiemy i napiszemy. Jest bardzo fajny program, który po prostu sprawi, że nauczymy się biegać po zupełnej podstaw biegu. Od sytuacji, w której nie możemy biegać w ogóle, nie umiemy biegać nawet z kilometra do 5 km przebiegniemy. To jest jedna rzecz, którą warto zrobić. A jeśli chodzi o pływanie, i sam z tego korzystałem, jest program 0 do mili. Wrzucę linki pod spodem, czyli 0 do 1650 yardów chyba, bo to jest mila, jakoś tak. Czy 1650 metrów, nie ma to większego znaczenia. A to jest bardzo fajny program, który po prostu pracuje głównie nad oddechem, bo osoby początkujące, które nie umieją pływać zupełnie i nie radzą sobie z przepłynięciem basenu czy kilku basenów, mają zawsze problem z oddechem. To nie jest problem z techniką, to jest praktycznie zawsze problem z oddychaniem. Po prostu nie oddycha tak jak powinny i nie mogą pływać, tylko ten program na tym się skupia. Jeśli chodzi o rower, tutaj początkujących programów ja nie korzystałem, zacząłem jeździć do pracy po prostu i to był mój plan, dlatego tutaj nie ma czegoś takiego, nie ma chyba jakiegoś planu dla początkującego rowerzysty. No trzeba dużo jeździć po prostu, nie? Znaczy, plan na pewno jest, ja nie korzystałem. Jeśli już jesteśmy jakoś tam wytrenowani, coś robiliśmy, czasem pojeździliśmy na rowerze, coś pobiegamy, umiemy biegać. Powiedzmy, że z marszu zrobilibyśmy 5-kilometrowy bieg i 20-kilometrowy rower, albo może troszeczkę więcej, umiemy też pływać. I zastanawiamy się, no dobra, jakby wykorzystać najlepiej czas, jaki mamy, jak można by było ulepszyć nasze treningi. Tutaj z pomocą przychodzą plany, które są planami standardowymi. Jeżeli nigdy nie mieliśmy styczności z jakąkolwiek strukturą treningu, jeżeli nasze treningi były zupełnie właśnie nieustrukturyzowane, coś sobie robimy tu i tam, nie potrzebujemy planu, który będzie pod nas personalizowany. Według mnie, no jeżeli ma nas stać wydawać kilkaset złotych miesięcznie, no to owszem, dlaczego nie? Ale według mnie nie potrzebujemy planu, który jest spersonalizowany pod nas. Wystarczy nam coś, co nam da strukturę. Jeżeli sobie możemy to podzielić na sezon, czyli robić ten 12-16 tygodniowe bloki, może nawet krótsze, jeżeli już bardzo się chcemy na tym skupić, to nam to w zupełności wystarczy. Jest wiele darmowych planów. Jeżeli triatlonowych, mniej biegowych i biegowych głównie, jest naprawdę dużo darmowych, bez problemu możemy z nich skorzystać. Jeżeli używamy trenażera, to prawdopodobnie używamy z trenażerem albo Zwifta, albo Trainer Road. Oba te programy mają mają plany treningowe w ich subskrypcji już zapewnione. Jeżeli nie korzystamy i chcemy wykupić sobie jakiś plan, możemy skorzystać na przykład z opcji Training Peaks, gdzie jest bardzo dużo różnych planów, one kosztują między 20 a 100 dolarów mniej więcej, w zależności od tego, kto je robił. Możemy też pójść na MX Endurance, mamy tam chyba
20 planów w tym momencie dla od początkujących, dla zaawansowanych. Dosyć tania opcja w sumie, bo niewiele kosztuje. Jeżeli ktoś by chciał, no to napiszcie do mnie, dam wam kod, który nam da 10 dolarów mniej. No, tak wyglądają plany dla osób średnio zaawansowanych. Po prostu musimy się nauczyć struktury. Tu nie chodzi o to, żeby polepszać FTP, żeby polepszać prędkości planem. Plan ma nas nauczyć struktury i jeżeli będziemy mieli strukturę, to na pewno zyskamy na tym dużo więcej, niż gdybyśmy po prostu trenowali sobie sami, a nie zyskamy dużo więcej, według mnie, niż gdybyśmy poszli do trenera personalnego, który albo jakiegoś trenera triatlonu, który da nam programy i będzie je nam personalizował pod nas, bo on to i tak zrobi z gotowca, żeby było jasność. Jeżeli jesteście początkujący, to dostaniecie gotowiec, tylko przepłacicie za niego 4 razy. A jeżeli jesteście zaawansowani, no to tutaj się zaczynają schody. Z tego względu, że może was dopaść przeświadczenie, że jesteście już zajebiści, wszystko wiecie i będziecie trenować sami. I to jest dobra droga, żeby spieprzyć. Możecie dalej trenować z planami, które są standardowe i po prostu je sobie troszeczkę podregulować. To nawet działa. Do momentu, kiedy... tak naprawdę to działa do tak długo, jak długo polepszacie swoje wyniki. Jeżeli jest jakaś stagnacja, wtedy się to trzeba zastanowić nad trenerem, który by wam pomógł. Tutaj jest kilka opcji. Są plany, które można kupić, które są... spersonalizowane pod was, ale to jest plan 8-tygodniowy, czyli nie ma żadnej korekty. Po prostu dostajecie plan, dajecie cele, dajecie swoje pomiary i dostajecie plan, który realizujecie przez te 8, 12, 16 tygodni, niezależnie w zależności od tego, jaki on jest długi. To jest jedna opcja. Drugą opcją jest zatrudnienie trenera, który będzie was prowadził tak praktycznie cotygodniowo. I tutaj, no i tutaj trzeba niestety odrobić pracę domową i znaleźć trenera, któremu po pierwsze będziemy ufać, po drugie do nas dotrze i po trzecie będziemy widzieć jakieś rezultaty. Warto wymagać od trenera dużo, po prostu. Warto wymagać, też nie chodzi o to, żeby dzwonić do niego o drugiej w nocy, ale warto wymagać odpowiedzi na pytania, warto kwestionować rzeczy, dlaczego coś jest zrobione po coś. Jeżeli tego nie wiemy oczywiście, nie żeby się przypieprzać dla samego przypieprzania się, warto też mieć jakieś tygodniowe rozmowy, czy to jest przez telefon, czy to jest online, czy nawet e-mail, żeby po prostu być w stanie nakierować ten plan do naszych możliwości. Bo ja mogę przepisać każdemu z was 12 albo 20 godzin treningu w pierwszym tygodniu, a w drugim tygodniu 21 godzin treningu. Tylko jeżeli w pierwszym tygodniu zrobicie 7, to na drugi tydzień nie ma sensu przepisywać 21, bo i tak nie zrobicie więcej jak 12. Prawda? Więc tutaj trzeba to korygować wtedy, ale korektę trzeba robić dosyć często. Nie można robić tego raz na miesiąc, bo to jest zbyt długi czas według mnie. Z zawodnikami, z którymi się pracuje długo, no to już wtedy można zrobić. Wtedy można to zrobić miesiąc, masz, rób, wiesz co masz robić. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o plany treningowe, jest taka dziwna maniera w dzisiejszych czasach, że te plany muszą być bardzo skomplikowane, że jeżeli plan jest prosty, to znaczy, że trener się nie przyłożył. I tutaj uczulam was na to, żeby na to nie zwracać uwagi, bo jeżeli jesteśmy na przykład w okresie bazowym, jeżeli przez 8 tygodni okresu bazowego ktoś nam w środę daje podbiegi, godzinne podbiegi z progresją powiedzmy od 6 razy 3 minuty do 10 razy 3 minuty, to jest bardzo proste, to nie musi być skomplikowane, to nie muszą być różne treningi, to nie musi chodzić między dniami. Każdą środę mamy podbiegi, to jest bardzo fajne, to jest bardzo proste do zrealizowania, to jest dużo prostsze do zrobienia niż codziennie jakieś inne treningi, nowe treningi, dlatego nie przejmujmy się, jeżeli plan jest prosty. Plan ma być prosty. Trenowanie do poziomu, powiedzmy, podium, ono nie jest skomplikowane. Ono jest banalnie proste. To jest proste jak budowa cepa. To jest trudne w wykonaniu, ale proste w planowaniu. To tutaj nie ma żadnych cudów. Trzeba wziąć osobę, sprawdzić, gdzie ma miejsca, w których może zyskać najwięcej, podpisać plan pod te miejsca i to leci. Także jeszcze raz, dla osoby zupełnie początkującej, coach to 5K i 0 do 1650 metrów, jeśli chodzi o bieganie i pływanie. Dla osoby średnio zaawansowanej, standardowe plany. Ja naprawdę polecam MX Endurance z tego względu, że pracuję dla nich i z nimi, dla nich.
I te plany są bardzo fajne, bo sam będę realizował ten, jeden z tych planów niedługo, a tak dlaczego nie? A jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowani, no to trener, którego sobie znajdziemy. Ja nie reklamuję celowo tutaj MX Endurance z tego względu, że to jest bardzo osobista relacja z trenerem i naprawdę nie będę tutaj mówił, do kogo nie powinniście iść, bo widzę wiele osób idzie do kilku osób w Polsce, którzy nie powinni, bo oni nie są trenerami, nie są zawodnikami i mówię, nie będę tutaj rzucał imionami z tego względu, że ja nie chcę robić antyreklamy, ale według mnie przepłacanie za praktycznie gotowiec nie ma sensu tylko dlatego, że jest to nazwisko. No, żeby nie było jasne, to się nie dzieje tylko w Polsce, się dzieje na całym świecie. Są zawodnicy z Hawajów, którzy zaraz po jakimś wysokim miejscu w Hawajach zaczynają robić plany treningowe, chociaż przygotował ich zupełnie ktoś inny, nie mają pojęcia o tym, no ale robią. Tak to działa, niestety. Także tutaj trzeba być uczulony, nie będę polecał nikogo. Ja wiem, z kim ja współpracuję, ja wiem, kogo ja lubię, ale to jest dla każdego indywidualnie. Jeżeli chcecie, no to napiszcie do mnie, to wam kogoś polecę, to nie ma problemu, ale tutaj już nie będę reklamował. Tyle! Tak bierzemy plany treningowe. Nie ma nic za darmo, ale nie trzeba za to płacić jakichś kosmicznych pieniędzy. Dobra, bramkę mi za chwilę otworzą. Lecę do Nowej Zelandii. Cholera, trzy dni w Australii to jest za mało. Zmęczony jestem. Do zobaczenia. Hej.